Asika B-Royal, dzień drugi robienia stojaków. Jest około 12 stopni w cieniu i mamy piękny oblot pszczół. Śmigają sobie po wodę, co po niektóra z jakimś pyłkiem, prawdopodobnie z leszczyny. Widok cieszy. Beleczka 10 na 4. I tu przegrodowe to samo. Tu jest trochę mniej. Jestem w trakcie kończenia drugiego już stojaka na 8 miejsc na mojej ule. Pomiędzy na ul mam około 38 cm, a przerwa pomiędzy nimi to jest 33. Kolejny etap działań, czyli opalanie stojaka, a raczej stojaków. Jestem właśnie w trakcie kończenia drugiego. No, nie będę was zanudzał tym paleniem, opalaniem. Tu kolejny. Później wypoziomujemy. I będziemy przykręcać. A na koniec stawiać ule. Tu moja matulka odkrywa rozchodnika, żeby ładnie miał dostęp do światła. Rozchodnik olbrzymi. A ja dalej kończę. Pomalowałem. I ten już jest gotowy. Stojaczek na dwa wkręty. I jeden stojak już jest gotowy. Biorę się za drugi. Już pomalowałem. Pniaki. Tam trzeci czeka. I no, wkręcam. Kręca mniej więcej tyle. O, tu pokażę, że tyle wejdzie w pniak. Powinno wystarczyć. Idzie ciężko, ale wchodzą. Jednak taka wkrętareczka to jest delikatny sprzęcik. Cóż zrobić? Operuje czymś, czym ma. Pięknie. No i tam kolejne. Kolejne dwa będą. I będzie elegancko. Biorę się. Dodatkowo pokażę wam, jak krokusy już ładnie kwitną. Bardzo lubię te kwiaty. Fioletowe i żółciutkie. Pomarańczowe takie. Piękne.
czołki się oblatują. Piękny widok. Bardzo mi się to podoba. Super. Taki czosnek mi tu właśnie ładnie wybija. Pszczoły będą oblatywać bardzo chętnie go. Skończyłem. Trochę już ogarnąłem. Mamy piękne stojaczki na 24 miejsca. Tutaj planuję jeszcze jakiś delikatny wspornik dać, bo dosyć twardo, ale będzie lepiej jak delikatnie tu wspomogę, czy jeden na środku będzie dobrze. No to koniec, pozdrawiam, pasieka B-Royal. No mniej więcej tak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, tutaj muszę asekuracyjnie dać jakiś wspornik. Ale no wyszło to nieźle. Jestem mega zadowolony. Myślę, że moje pszczółki też będą. No. Powoli już się zmierzcha. Mamy godzinę 17. Elegancko. A wy jak uważacie? Dobry pomysł? Fajnie wyszło? Tu lipa Moltkiego. O. Wyostrzy czy nie wyostrzy? Woli na ule ostrzyć. Ale już tu bardzo ładnie się. Kolejny rok. Dobra. Pozdrawiam. Pasieka B-Royal.